Cześć, z tej strony Mateusz Jankowski, kapitan KPR Gwardii Opole. Od dzisiaj, od godziny 19, ruszamy z programem Gwardia na dobranoc. Gerda pocałowała go w policzki. No co, ty mi zepsułeś wszystko, aż kończę. Dziewczynce zdawało się, że za blisko brzegu rzuciła trzy wilki, więc weszła do łódki, która stała w sitowie. W ogródku za sztachetami było wiele kwiatów, połyskując wyniośle złotym i I został kwiatek polny wśród zielonej trawy, którą wisiano Właśnie, bo tu jest tylko jeszcze jeden problem, ja sobie go muszę tylko, jak kończę tą stronę, to muszę to zrobić w miarę tak sensownie. No trudno, wiesz, no to... Czekaj, ale dobrze, no w sumie spuszczę sobie tą jedną, nie będzie widać, nawet jak ją wypuszczę sobie tą wtedy. Nie będzie widać, że jest do połowy. Tak. Już piąty raz Mati zaczynam, ale doskonale wiesz, że tak by było znane, jakbyś ty to nagrywał. Witam serdecznie z tej strony. Nie, jeszcze raz zaczynam. Ale używana. Jeszcze raz. Ale nie przypuszczały, że jest to ta sponiewierana Ruzia. Pozostawiona w domu przed miską maku i popiołu. Dobra, jeszcze raz zacznę. Dobra kobieta postawiła na nim talerz z wodą. Czarownica długo nie domyślała się niczego, ale roszpunkarze... Jaśnia zbierał ich tyle, ile tylko mógł zmieścić w kieszeniach. Potem wrócił do... Ile tylko mógł zmieścić w kieszeniach. Dobra, wytniesz to. Tu miała być... Ten. Gdzie to przeczytałem? Jeszcze raz. Wytniesz to, tam było... A macocha na to. Ja mówię wtedy głuptasie. Powiedziałem macocha na to, dobrze? I teraz mówię... Głuptasie, to nie jest twój kotek. To słońce poranne tak błyszczy na kominie. Ale Jaś nie oglądał się za kotkiem, lecz raz po raz rzucał za siebie biały kamyczek za... Jeszcze raz od macocha na to. Co to w ogóle jest drew? Co to jest drew? Narąbać drew. Dobra, jeszcze raz, bo tu przekładają kartkę i tutaj wytniesz. Tam było, macocha rzekła do dzieci. Połóżcie się przy ogniu i wypocznijcie, a my pójdziemy głębiej w las narąbać drew. Wracając, przyjdziemy po was i razem pójdziemy do domu. Jaś i Małgosia siedli przy ogniu, a w południe każde zjadło swoją kromkę chleba. Usłyszeli, Boże! Jakże się wydostaniemy z lasu. Ale Jaś pocieszał ją. Poczekaj, aż się księżyc ukaże, a wtedy znajdziemy już drogę. Ale Jaś pocieszał ją. Poczekaj, aż ukaże się księżyc, a wtedy znajdziemy już drogę. Kiedy księżyc wszedł, Jaś... Mniejszy niż poprzednim razem? Dobra, nie chcę tego. Jeszcze raz. Co to... Po drodze pokruszył Jaś chleb w kieszeni, przystanął i... Aha, dobra. Jeszcze raz. Pocieszył jednak siostrzyczkę. Bóg dopomoże nam... Dobra, gdy ranek zaświtał. Ale nie mogli znaleźć... Nie ta kartka. Jeszcze raz. Sorry. Zrobię tak. Tam było, ale nie znaleźli. Dzieci stanęły. Musiały tam jest. Gdyby nie nadeszła pomoc, musiałyby zginąć. W południe ujrzały pięknego, śnieżno-białego ptaszka, który siedział na gałęzi i śpiewał tak cudownie, że dzieci stanęły zachwycone. Kiedy ptaszek skończył piosenkę, rozwinął skrzydełka i pofrunął przed dziećmi...
i siadłszy, myślałem, że się pisze siadłszy. Za zakratowanymi. To dopiero będzie smaczny kąsek. Po czym chwyciła Jasia i zamknęła za zakrowa... Gdybyś odwołała. Gdybyś... Zgubiłem się. Muszę chyba czytać dziennikom. Zaniosłam ciasto. Popchnęła biedną Małgosię do pieca, z którego buchały płomienie i kazała jej wejść do środka, aby się przekonać, czy można jej już... Hu-hu! I w radości żyli wszyscy troje przez długie jeszcze lata. Przez długie lata, bo to... Dzięki za... powiedzniesz. To co? Zostawcie łapkę w górę. Oczywiście. I jeszcze raz. Dzięki. Cześć.